don't know you, you know me, bitch. What? Diamonds on my neck really make me seasick. Trick at your 10,000, I'm a motherfucking fi- Siemana, ziomale, z tej strony Osama Blanta i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Na samym początku chciałbym was zaprosić do opisu, tam macie link do mojego poprzedniego materiału oraz wszystkie linki potrzebne do zrealizowania tego odcinka. Przechodząc do konkretów, ludzie Kodaka zabrali głos po tym, jak raper został zaatakowany w więzieniu. Dzisiaj w niedzielę 3 maja na Twitterze rapera z południowej Florydy pojawiły się wpisy na ten właśnie temat. Możemy w nich przeczytać, że raper został skrzywdzony przez funkcjonariuszy więziennych. W piątek wieczorem Kodak miał zostać ciężko pobity przez 7 strażników. Miał wtedy założone kajdanki, co uniemożliwiało mu obronę. Strażnicy kilkakrotnie uderzyli go w głowę metalowym przedmiotem. Strażnicy obrażali go oraz mówili, że już nie jest gangsterem oraz że potrzebuje większych jaj, żeby przetrwać. Jak donosi strona XXL, o wszystkim dowiedział się jego adwokat Brentford Cohen. Złożył już odpowiednie pismo w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Podobno są świadkowie, którzy potwierdzą przebieg wydarzeń. Według biura federalnego Kodak Black wyjdzie dopiero 7 października 2022 roku. Raper przebywa w więzieniu za posiadanie broni palnej oraz kilka innych wybryków. Kilka miesięcy temu Kodak przebywał w więzieniu w Miami. Tam również został zaatakowany i doszło do bójki. Raper twierdzi, że cała ta akcja została zaplanowana i miała na celu pozbawienie go życia. W tym materiale z mojej strony to by było na tyle. Tak jak wspomniałem wcześniej, w opisie macie wszystkie potrzebne materiały. Planuję również około godziny 21 zrobić live'a na YouTubie. Także wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Siemano.